Jeżeli chcesz, żeby w Twoim życiu pojawiły się trwałe zmiany na lepsze, to Twoje postanowienia muszą spełniać cztery konkretne warunki. Zmiany muszą być przyjemne albo co najmniej neutralne. Jeżeli postanowisz sobie, że chcesz schudnąć i w tym celu zaczynasz codziennie biegać, mimo że tego nienawidzisz, to nawet jeżeli na fali motywacji rzeczywiście będziesz biegał przez kilka dni z rzędu, to w końcu Twoja silna wola wyczerpie się i postanowienie legnie w gruzach. A razem z nim Twój kaloryfer na brzuchu i te wszystkie tęskne spojrzenia za Tobą, kiedy chodzisz po plaży. Dlatego kluczem jest wybranie dobrej drogi do celu. W tym przypadku idealnie jest rozpocząć jakąś aktywność fizyczną, która będzie Ci sprawiała frajdę i do której absolutnie nie będziesz musiał się motywować, np. pływanie, gra w piłkę nożną czy tenisa ziemnego. Oczywiście, jeżeli Twoje tłuste ciało nigdy nie zaznało żadnego sportu, to być może nawet nie wiesz, co Ci się może podobać. Wtedy warto próbować i szukać swojej drogi, ale nigdy nie zmuszaj się do żadnej czynności tylko dlatego, że inni tak robią. Jeżeli Twoja zmiana możliwa jest tylko przez czynność, która z założenia jest nudna i nieprzyjemna, to myśl dzień i noc, w jaki sposób możesz ją sobie uprzyjemnić, albo przynajmniej nagradzaj się za każdym razem, kiedy udaje Ci się dopiąć swego. Wtedy satysfakcja z tego, że idziesz do przodu, może podtrzymywać Twoją motywację na wysokim poziomie. Na przykład, jeżeli planujesz napisać pracę magisterską, ale bardzo Ci się nie chce, to spróbuj wyjść do restauracji z jakimś pięknym widokiem, gdzie będziesz popijał sobie swój ulubiony napój, a po każdym skończonym rozdziale zafunduj sobie jakąś drobną przyjemność. Tylko zaznaczam, ta rada może nie być najlepsza, jeżeli Twoim ulubionym napojem jest wódka. Dobrze się zastanów, dlaczego chcesz jakiejś zmiany i codziennie sobie o tym przypominaj. I naprawdę mam na myśli codziennie, a przynajmniej przez pierwszy miesiąc lub dwa trwania zmiany, zanim ukształtuje Ci się nawyk. Jeżeli każdego dnia poświęcisz choćby minutę, pół minuty na uświadomienie sobie tego, jakie skutki będą Twojego działania i co dzięki niemu osiągniesz, to Twoja motywacja będzie cały czas utrzymywała się na wysokim poziomie. 3. Monitoruj swoje postępy. Wspomniałem o tym już nieraz w swoich nagraniach, ale nie przez przypadek. Jeżeli poświęcisz parę minut z rana, żeby zaznaczyć w aplikacji Habitbull albo Rewire na Twoim telefonie, że dzień wcześniej udało się albo nie udało Ci się zrealizować swojego postanowienia, to masz znacznie większe szanse na to, że w nim wytrwasz i będziesz czerpał z tego więcej satysfakcji. To właśnie podczas zaznaczania swoich postępów możesz sobie przypominać, dlaczego podjąłeś się danej zmiany i jakie skutki będą na Ciebie czekały. Zaznaczanie swoich postępów jest tak ważne, że powinno stać się jednym z Twoich nawyków. A żeby działało automatycznie, musi mieć jakąś czynność poprzedzającą. Na przykład rób to zawsze podczas picia porannej kawy lub herbaty, albo bezpośrednio po tym, jak umyjesz zęby. 4. Pracuj nad jedną zmianą naraz. Wiem, że po obejrzeniu tego albo innych moich filmów nabrałeś tyle motywacji, że najchętniej od razu wziąłby się za ćwiczenia, otwieranie biznesu i obalanie dyktatury w Korei Północnej. Ale zdecydowanie polecam pracować nad jednym nawykiem jednocześnie. No góra dwoma, jeżeli żaden z nich nie jest zbyt wymagający. Dopiero kiedy widzisz postępy i jesteś regularny w tym, co sobie założyłeś, wprowadzaj nowe nawyki. A jeżeli miałbyś z tym jakieś trudności, to już 11 września będzie dostępny mój najnowszy kurs Rok Zmian, w którym przedstawiam, jak wprowadzać trwałe zmiany w 5 najważniejszych sferach naszego życia. Kurs polega na tym, że co tydzień dostajesz nagranie wideo z konkretną wiedzą i z propozycjami zmian w danej dziedzinie. A oprócz tego raz w miesiącu spotykamy się na webinarze, gdzie możemy sobie omówić Twoje postępy, zastanowić się, co można zrobić jeszcze lepiej i również zdobyć dawkę konkretnej wiedzy. Jeżeli jesteś zainteresowany takim kursem, to zachęcam Cię, żebyś po prostu obserwował mnie, czy to subskrybując ten kanał, czy polubiając moją stronę na Facebooku, czy zapisując się na newsletter na stronie jakzdobywać.pl, rozwiązując tam jakikolwiek test. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchek.